Witam Cię. Jestem Michał Gakietek i chciałbym Ci coś pokazać. Zarabianie stało się dla mnie nieco uciążliwym zajęciem i dlatego napisałem coś takiego. Mogę Cię obrabować. Pisząc to, dałem sobie pozwolenie na wykonanie tej czynności. Pisząc to wyraźnie na kartce, sprawiłem także, że Ty nie powinieneś mieć nic przeciwko temu. Aby było to dla Ciebie bardziej czytelne, wydrukowałem to na drukarce. Jak już wspomniałem, pisząc to, dałem sobie niejako pewne prawo do tego, żeby to zrobić i żebyś Ty nie miał nic przeciwko temu, a zatem rozbudowałem nieco to zdanie i napisałem: daję sobie moralne prawo, by Cię obrabować. W tym momencie rozumiem, że jako praworządny obywatel pozwolisz mi na to, abym spośród Twojej własności wybrał to, co mi się tylko podoba. Umówmy się zatem, że jutro w południe będę u Ciebie i wszystkie cenne rzeczy proszę Cię, abyś pozostawił na widoku, tak abym sobie wybrał to, co mi się podoba. Jakiś czas temu miało miejsce spotkanie grupy znajomych i te osoby podpisały się pod tym zdaniem. Czyli jak widzisz, już nie tylko ja sobie dałem moralne prawo do tego, by Ciebie obrabować, ale już wiele osób się pod tym podpisało i wiele osób zgodziło się na coś takiego. Nasze spotkanie miało bardzo oficjalny charakter i po tym formalnym spotkaniu powstał dokument. Ten dokument oczywiście ma odpowiednią symbolikę, jest orzeł z koroną. Kolory też tego dokumentu powinny Ci się odpowiednio kojarzyć. No i tu jest napisane: daję sobie moralne prawo, by Cię obrabować w drodze glejtu. Oczywiście podpisy osób obecnych na spotkaniu. Ten drugi dokument jest tak jakby pierwowzorem tego dokumentu oficjalnego. Przeleżał troszkę w szufladzie, jest nieco podniszczony, bo spotkanie, jak wspomniałem, miało miejsce już jakiś czas temu, ale także zawiera to zdanie kluczowe oraz podpisy osób obecnych na spotkaniu. A zatem rozumiem, że jutro w południe przywitasz mnie z otwartymi rękoma i pozwolisz mi spośród Twojej własności wybrać to, co tylko będzie mi się podobało. Zdziwiony? Nie rozumiem dlaczego. Wyraźnie napisałem, co mogę zrobić. Wiele osób udzieliło mi takiego pozwolenia. Nie rozumiem, dlaczego popukałeś się w głowę. Pozwól, że coś Ci pokażę. To jest dokument, nazywa się Konstytucja. On też ma odpowiednią symbolikę, też jest orzełek, też jest korona. Oczywiście barwy mogą być także jednoznacznie kojarzące się. I to jest artykuł 217, który określa tryb nakładania obciążeń finansowych. Pozwól, że zacytuję. Nakładanie podatków i innych danin publicznych następuje w drodze ustawy. A zatem ktoś kiedyś usiadł sobie na maszynie do pisania może przy właśnie kartce z długopisem czy ołówkiem i napisał tych kilka wyrazów i tym samym dał prawo bliżej nieokreślonej grupie osób do tego, aby zabierać Twoją własność bez Twojej zgody. Oczywiście oni tutaj nie nazywali tego kradzieżą czy obrabowywaniem, no bo to nieładnie brzmi, tak? Nazwali to podatkami, daninami publicznymi, ale w gruncie rzeczy jest to kradzież, nie oszukujmy się. Jest to zabranie Twojej własności bez Twojej oficjalnej zgody. Jak to jest, że gdy ja pokazałem Ci swoje oficjalne dokumenty, to obdarzyłeś mnie lekceważącym uśmiechem, natomiast to, co tutaj przeczytaliśmy, to tutaj Ci przeczytałem, potraktowałeś jako niepodważalny mechanizm tego, że grupa bliżej nieokreślonych osób zabiera Twoją własność bez Twojej zgody. Co więcej, ta grupa gangsterów może to zrobić siłą. Tak? Ona może użyć siły do tego, jeżeli będzie to konieczne, żeby zabrać Twoją własność. Co więcej, mój glejt wyraźnie określa osobę, która, czyli mnie, która daje sobie prawo do tego, by obrabować Ciebie. A zatem, gdy ja pójdę do piachu, albo gdy Ty pójdziesz do piachu, to nikt przy zdrowych zmysłach nie przerzuci mocy tego glejtu na naszych potomków. Natomiast tutaj, jakimś magicznym sposobem, jakimś czarodziejskim atramentem, chyba to było pisane, i okazało się, że ktoś kiedyś, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset lat temu, dał prawo bliżej nieokreślonej grupie osób do tego, żeby okradać Twoich przodków i Twoich potomków
przez całe pokolenie, bez zgody ani jednego z nich. Także umówmy się, że te konstytucyjne zapisy są bardziej niedorzeczne i bardziej oderwane od rzeczywistości niż ten glejt, który przedstawiłem ci ja. Podsumujmy. Jeżeli wierzysz, że ten kawałek papieru dał mi prawo do tego, żeby zabrać twoją własność, no to możesz być pewien, że zwariowałeś. Jeżeli wierzysz, że ten kawałek papieru dał prawo bliżej nieokreślonej grupie osób do tego, żeby zabrać twoją własność bez twojej zgody, to na pewno nie jesteś osamotniony w swoim przekonaniu. Ale nadal możesz być pewien, że zwariowałeś.